Siema, witajcie w drugim odcinku agresywnych testów. Dzisiaj przetestujemy sobie ekskluzywny, wręcz prestiżowy shaker marki Promix za złotych około 100 i zwykły plastikowy tani shaker za dychę. Przetestuję podstawową cechę tych shakerów, czyli to, w jakim tempie zostaną wymieszane odżywki. W obu shakerach jest po 300 ml zimnej wody, wsypiemy do nich po miarce białka i po 10 sekundach mieszania sprawdzimy, co zostanie na tym właśnie małym sitku. Na pierwszy ogień idzie Promix. Mamy komisyjnie wsypaną miareczkę, hop. 3, 2, 1, start. Teraz sobie sprawdzimy, co wyszło. Tyle zostało grudek po shakerze Promix. No są to śladowe ilości. Ale czy zwykły shaker za dychę będzie gorszy? Pora przetestować zwykły shaker. I tak samo jak wcześniej wsypujemy jedną miareczkę białka i będziemy trzepać. 3, 2, 1, start. No i co, moi drodzy? Myślę, że to, czego się spodziewaliśmy. Czyli tutaj tak samo jest bardzo mało grudek. Jeszcze wam pokażę wnętrza shakerów. Tu jest pusty, jakieś tam delikatne krople na zewnątrz. Tutaj, no myślę, że podobnie też świeży shaker. Jeszcze trochę białeczka. Na siatce trochę białka zostało. W pierwszej rundzie był remis, więc teraz pora na coś trudniejszego, czyli cukier. Tak samo, 300 ml zimnej wody i wsypujemy, a do Promixa najpierw. Raz, dwa, dwie miarki i wydłużamy czas do 15 sekund. No i tu już mamy coś. Mamy trochę cukru. Sprawdzimy, ile go jest. Jak widać, tyle cukru zostało, ale niestety ziarenka są za małe. W shakerze tak samo trochę jest tego. Tego cukru trochę zostało. Ciężko jest to oszacować ile, ale nie mało. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. I zaczynamy trzepanko. Gotowi? 3, 2, 1, start. Jeszcze zanim zaczniemy przelewać, zobaczcie ile tego, jak mało tego jest na dnie. Nie wiem, czy widać cokolwiek. To jak to tu wygląda? Jeżeli chodzi o rundę drugą, to może nie do końca to było widać na filmie, ale według mnie nieznacznie wygrał zwykły shaker. Widziałem to na własne oczy wyraźnie i zostawił znacznie mniej dużych ziaren cukru na sicie niż shaker elektryczny, ale jak mówię, nie jest to znaczące, bo w głównej konfrontacji według mnie był remis, jeżeli chodzi o białko, bo do tego tak naprawdę te shakery się nadają, a nie do mieszania cukru. Przed nami jeszcze trzecia runda, test wytrzymałości. Komu się shaker nie rozwalił w torbie, niech pierwszy rzuci kamień. Dlatego sprawdzimy, jak nasze shakery radzą sobie z upadkiem. Musimy to zrobić szybko, póki mojej żony nie ma, bo coś czuję, że się upierdzili cała podłoga. W obu shakerach jest po 150 ml białka. Tutaj wydaje się, że jest więcej, natomiast to przez to, że jest smuklejsze oczywiście. Zabawę czas zacząć. Przed chwilą się cieszyłem, że mojej żony nie ma, a tutaj niespodzianka. Więc mam nadzieję, że drugi shaker się nie rozpieprzy, bo mi Sandra zabroni nagrywania na YouTubie. Aha! Ale urwał! Ale to było dobre! A Jezus Maria! Zobaczcie, co się stało. Tutaj po prostu ta pokrywka odleciała. Przy okazji mam ściany do malowania.
Podsumowując, w pierwszej rundzie był ewidentnie remis, w drugiej nieznacznie Tani Shaker wygrał, a w trzeciej to już był knockout, ponieważ no, sami widzieliście. Jeżeli chodzi o ten Shaker, no to wir wygląda naprawdę czadowo, ale niestety uległ według mnie zwykłemu Shakerowi. Na pewno może się przydać on mężczyznom, którzy są samotni, spędzają samotnie wieczory, więc dzięki braku funkcji trzepania mogą zachować więcej energii na wieczorne spotkania z Renią Rączkowską. Taki sucharek. Ale czy jest on wart swojej ceny? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam wam. Piszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie. I tak samo, jeżeli podoba wam się ta seria agresywnych testów, to też dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, żebym przetestował. No i tyle. Trzymajcie się. Agresywna masa, bumszanka.